Dzień dobry, witam Ktoś jest w serdecznie. realce? Like, sub, Twitch, TV, Social, jak link w opisie, polecam serdecznie. Rozpoczynamy sobie gierkę w Dale and Dawson. Halo? O Boże. Widzę kogoś. Widzę. O baby. Dzień dobry. O, witam, witam. Kurde, belka. Witam szefa, witam szefa. Witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. O tak, kto inny mógł być? Dzień dobry. Dobra. Halo, zamknięte jest. Halo, bo zamknięte było, nie mogłem wejść. Zweryfikuję. Ale Jezus! Pali się, Jezus! Pali się! Pali się! A bogowie! Tańcy się, no, dobrze, dobrze. Musisz F, musisz F, dobrze. To był tutorial. Pali się, pali. A my na dobrze. Nie bij szefa, nie bij szefa. Jakaś blinda, szef. Pytanie na start. No. Pytanie na start. Wasz ulubiony artysta. Belmondo! Tak, dokładnie! Super! Belmond, tak! Jak brawo, brawo! No i tutaj asystent myślowy, super! No to zapraszam do pracy, idziemy, idziemy! Julia Żugaj! Oho! Słyszałem to! No kurka... Dobra, do pracy, hej ho, hej ho! Do stanowiska by się szło! Gdzie sobie jedziesz? Dobra, użyj komputera. Ja użyć Painter. Zamów Painter, kurwa. Czekaj, to inventory. Painter. Po prostu, dobra, zamówione. Teraz musimy. Jak tu idzie praca, panie AB? Ale świetnie, zamawiam rzeczy do naszej firmy, bo nam brakuje niektórych rzeczy w firmie. Super. Zamów to trzeba zamówić i. Trzeba będzie się ubrać. Przesło. Dobra, zajebiście. Musimy zdobyć rolkę papieru. Idziemy po rolę. Witam serdecznie, witam. To po pracy, to po pracy. Aha, przepraszam. Dobre, siemano. Praca, praca, biorę papier toaletowy. Dziękuję, dziękuję, żegnam. Hej ho, hej ho. To nikogo stanowisko, trolik. Nikogo nie ma przy stanowisku, przykre. Hej ho, hej ho. Papier uzupełnić by się szło. Dobra, trzeba zorganizować miejsce w szafce. Co ty nie śledzisz od boku? Organizowane. Praca, praca, wszystko zrobione. Jak tam praca? O, tutaj dla pana report. O, dziękuję bardzo. Wszystko uzupełnię, nie ma problemu. Super. Halo! O, halo, halo, witam, dzwonię, zadzwońcie, jesteśmy halo. Sąsiadami. Halo! Gdzie? Halo! Sąsiadami jesteście, pręci. Dzień dobry! Halo! Halo! Jakby potrzebował jakieś finansowe dokumenty, to wiesz. Jadwiga Gimel dzwoni, pali się! Co tam, co tam? Pali się sterta! Sterta się pali, panie! Jadwiga Gimel! O bogowie! Wywaliło serwery, pomocy! Kamstar, pomóż mi, musimy odpalić serwery z powrotem. Kamstar, obudź się! Już, bo tu telefon służbo. Ej, bo, o, chodź, no, tak. Idziemy. Co trzeba? Dobra. Troj. O, troj. No, co robimy? Co robimy, chłopaki? Robimy tutaj jakieś... Sąsiadami jesteśmy. Tak, jesteśmy wszyscy sąsiadami. Ja trzeba Łukaszka zebrać. I Angelkę. O, Angelka! Witam, witam! Z jednego działu wszyscy jesteśmy. Dobra, spotkanie integracyjne! Dobra, trzeba zrobić działowe spotkanie integracyjne. Czy ty z wymiany jesteś? Yo, bro, ja z Bronx jestem. No, tak wygląda, okej. Jest, jest, naturliś. Z Bronx my wyrzucili z mojego getta. Chłopaki, przychodzimy właśnie do biura w korpo. Korpo szczury, myślicie, że was nie pozbędę z tej firmy? Co? To jest kurs roboty. To jest, dostajesz człowieku, korpo szczury, a nie jakaś piątka, co ty? Dobra, dobra, ja proponuję... Ja proponuję zrobić spotkanie integracyjne naszego tego, naszego działu. Co wy na to? Kamstar! No. A, słuchaj, pomusimy tutaj ogarnąć to. Chodź po kawkę, bo ja to nie wiem. No dobra, dobra, to się napijmy najpierw. Dobra, to właśnie też kubeczek wezmę, twój wezmę. O, najebiście. To weź mój. Wymienimy się kubeczkami na początek znajomości. I to trzeba się socjalizować w naszej robocie. No, dokładnie.
Dobra, więc tak ogólnie, słuchaj, bo ja bym tutaj zorganizował przy okazji tego, jak już tutaj pracujemy wszyscy razem, tam jakąś tutaj imprezkę, w sensie spotkanie integracyjne naszego działu. Trzeba. Imprezka, wszystkich zaprosić. O kurwa, skąd masz piwko? Piwko masz? Piwko? Wow. Czekaj, ja szybko wykładam kawę. Wow. Weź bir. O tak, piwerko. W lodówce jest piwko. No i teraz można robić spotkanie integracyjne, kurde! Mogę, ja piję! O, piwko można, jest, jest, dobra, pijemy, pijemy! Pijemy, o kurde, Bela, o, ale dobre, ale dobre! Ale daje, panowie, ale kurde, o kurde, Bela! Zajebista robota! Fajnie, że mamy... miało być to piwko! Fajnie, że w biurze mamy piwo przy okazji, to jest bardzo miłe z okazji szefa! Tak nie może być! Wow, ale się kręci! To kurwa, kolejne, dobra, nie ma problemu. Kurwa, za darmo to człowiek. No kurwa, to nawet trzeba, drink beer, proste. Trzeba, ja już tak się, o jest. Już, chyba rzekać będę chłopaki. Ja pierdzielę, ale o, tu menelownia się robi, oj. Dobra. Biorę nowe piwko. Trzęsie, panowie, dobra, pijemy dalej, proste. Panowie, jak coś, to my tylko to sprzątamy, dobra? Nie odstajemy, nie odstajemy, tak, my to sprzątamy. O kurde, ja Bela, ale trzęsie, chłopaki! O, wow. To jest zaraz. Ojej, Troj, właśnie! Na spokojnie. Co tam u ciebie, jak tam życie? O kurde, panowie. Kurwa, dzwonią do mnie od samego rada, pierdolę. Pan dzwoni, jazdy, z jakimiś papiery chcą, pierdolę. Papiery, weź to pierdol! Rzuć w nich butelką, Troj, o tak, to jest dobra praca. Ja nie potrzebuję takiej pracy. A bierz piwo, a nie pierdolisz głupoty. Dobra, chodź. A nie, bo nas wyjebie. A szefie, fajnie. O, dobrze, że powiedziałeś, szefie. Dobrze, to trzeba powiedziałeś. Dobra. Dzięki szefie ogólnie, że zostawiłeś piwko w lodówce, ale no ogólnie to nieźle się bawię. Chwila. Zażygali całe spotkanie. Powiem tak. Czy z piwkiem można, szefie? Nie można, jak najbardziej. A, dziękuję, szefie. Z piwem na spotkaniu. Przepraszam, już jestem. A, piwerko, napijemy się? O. O nie. Co się stało? Kurde, szefie. Szefie, co ty odjebałeś? Wyjebać szefa. Nie, ja pierdolę. Serwery wybuchają, serwery. A dobra, pierdolę. Troj, drzwi musisz trafić, drzwi. Musimy pracować. Pomocy, drzwi są zamknięte. Musimy pracować. Chodź z nami, chodź na piwerko, musimy do kuchni jakoś trafić, ale to jest zamknięte. Musimy naokoło, dobra. Ale się napijemy. Patrzcie, ile już. No, musicie nadrobić troszeczkę, bo my już trochę wypiliśmy w kuchni. Zapraszam. Tutaj. O, proszę, musicie nadrobić troszeczkę. Bo my już do przodu jesteśmy, rozumiecie? No. Ależ proszę bardzo, nie, to już są wypite, to musi z lodówki nowe. Dobra. O tak, to jest robota. No to zdrówko, panowie. Zdrówko. Nie no, kurwa, ja co robicie? Nie no. Tak, to patrz psie, co teraz się dzieje. O nie, no i bardzo nie, dobrze! Spokojnie Łukaszek, bardzo dobrze, że nas zamknął. Będziemy mogli chlać do woli. No i klasa, bierzemy kolejne. Na szczęście piwko się nie kończy w tej lodówce. Jebać woźnego. O tak. Pięknie. O, przegraliśmy. Kurwa, Alfer! Zwolniłeś mi z klikiem, kurwa, ziomka. Bo tam w tym, że specjaliści nie robili tasków. No bo my poszliśmy pić, no. Ja nie robiłem tasków.
bo prowadziłem dochodzenie. Tak, tak, tak. A my waliliśmy piwo w lodówce. Mówmy się tak ze wszystkimi, w kuchni. Że jak, nie wiem, impostorzy wygrywają na samym początku, to nie impostujcie dalej, wiecie. Bo fajnie jak się gra rozwinie, ja moim zdaniem dużo lepiej, jak gra się kończy tym, że się impostorów wywali, wiesz. Jakby znajdzie się na nich haki, a nie po prostu zaspamuje taski, no nie? Bo no wiecie, tak, ostatni i on wygra. Daj wywalanie szefa. Więc, więc zróbmy po prostu tak, że po prostu wiecie, no jakby tych tasków, jak widzicie na przykład, że nie wiem, jest 20% do wygrania, albo jedna strona, albo druga, to po prostu nie róbcie tych tasków. Teraz, nie, teraz... bardziej się roleplayowo, wiecie, jakby dowiedzieć. A ile jest janitorów, jak wylecą? A jeden. Okay. Jest janitorów jeden. Daj z głosowaniem na wywalenie szefa, będzie wtedy ciekawiej. No, to by było wyłączone? Tylko, że jak jest głosowanie, jak to ja chciałem to jest tak, że... Cały czas jest spamowane to po prostu, no nie? Nakurwiane. No, to wystarczy, no ja powiem tak, jak ja jestem szefem, to zamykam drzwi po prostu, nie da się tam wejść i włożyć, no może mam tylko tworzyć. No, dobra, daj średni, daj średni. Podczas spotkania wtedy. Znaczy, ale możemy to dać, ale ustalmy jakoś tak sobie między nami, raczej każdy będzie słowny, że po prostu nie robimy tego randomowo, tylko jeżeli faktycznie mamy jakieś takie podłoże. Jak będzie taki bunt podłoże. Albo jeżeli coś. Jeżeli się wydarzy tak jak teraz, no nie? Że coś się odjebało, a nie, że ej, dobra, zmieniamy szefa, bo beka, nie? Coś takiego, no nie? To tego nie róbmy. I też, tak jak mówię, wiecie, ostatnio mieliśmy jedną fajną rundę, bo trwała, kurwa, dosłownie godzinę, nie? Ale wiecie, jakby można było znajomości rozwinąć czy coś, trochę, wiecie, pograjmy taskami. Po prostu, nie? Jeżeli widzicie impostor, bo to też nie ma co, wiesz, jakby w grze mówić, ej, impostorzy, już nie róbcie tasków, no nie? Jak po prostu widzicie, że jest pasek, się kończy, po prostu nie róbcie tych tasków, no nie? Ale Lawek zbiera jakieś teczki na pamiętam tę rundę, pamiętam. Typowy Lawek, to się nie przejmuje. Lawek, no to podgląda niektóre osoby, to mnie martwi. Ja jest ready, przepraszam. Ready, jestem. Uważaj w toalecie. Nie jesteś? Już daję sorki, już. Dobra, sajbiście, lecimy. Widziałem to. Znowu Bibok, fantastycznie. Dobra, lecimy. Uuu, jestem menadżerem! Dzień dobry, witam serdecznie! Dzień dobry, szef! Witam. A, przybiję wam piątkę! Proszę, dzień dobry! A, ja słyszę. O kurwa, podpalili już! Szybko! Gasić wszyscy! Szybko! Proszę ogarnąć, szybciutko! No ja myślę, bardzo ładny kamstar, za to zostałeś na początek asystentem moim. Dziękuję, szefie. No i klasa, bardzo ładnie, że poradziłeś sobie z tym pożarem. Dziękuję, idę do swojego biura. Dziękuję. Można z szefem na piwko wyskoczyć? Może później, na początku zajmijmy się sprawami ważnymi, zajmijcie się pracą. Mogę być głównym konfidentem? Nie ma problemu, ale możesz stroić wszystkich konfidencić, nie ma problemu. Zadam panie kamstarze, co się stało? Może przepytajmy struktury tego leniwych osób, troj. Może spróbujmy jakoś, wiesz, healować to. Dobra, ty idę się pytać, kto pójdzie ze mną za piwko, zobaczymy. O, dobra, no właśnie, sprawdzaj ich. Szefie śledzić. Ty też spróbuj inną grupę. O, co tam? Dobra. Co się stało, Łukaszek? Jakby co, to ja będę Łukaszek, pił, super. Co się stało? Nie słychać cię, ale ci podpiszę, nie ma problemu. Super, dziękuję sobie. No, nie ma problemu. Gdzie ty idziesz? Diable. O, co tutaj się dzieje? Moje to jest, zostaw to. To moje. Ciekawe. Niedobry, co tam? Co się stało? Jesteś mi dokumenty? Dokumenciki do sprzedaży. Dobrze, ja je sprawdzę. Mam dla ciebie coś, o, masz. O, dziękuję. Bardzo mi miło. Proszę, wracaj do pracy. Spokój się. Do roboty byś się wziął. Junior? Halo? Obudź się, co ty robisz? Ogarnij się. Junior! Co ty robisz? Halo? Junior? Bo cię zwolnię. Junior! Halo? Junior? Nie pojebał ci się komputery? Co ty robisz? Czy on jest w swoim świecie, co tam się stało? Nie, to połowa, bo wszyscy chuja lecą. Ja pierdolę, co ty mówisz? Evron, Lawek w piwnicy siedzą. Ja pierdolę, dobra, idziemy robić spotkanie, pierdolę to. Człowieku, to już jest skończony. Co wy odkurwiacie, ale macie przejebane teraz. Szef, ja tu kurwa z gaśnicą chodzę, żeby... Lawek Evron. Dobra, będę pamiętał. Dobra, asystencie, masz mi coś do powiedzenia?
No w szefie nikt nie pracuje jak na razie, nikt. No właśnie, kurwa, to jest dramat. Kompletnie nikt. No ja myślę, że dzień dobry, kurwa. Kogo nie ma? Dzień dobry, szefie! Kto się, kurwa, spóźnia? Dzięki, dzięki. Dzięki. Ale jego nie można wywalić, nie można, nie można, nie można. Dobra, więc tak. Tak? Nie wywalę, ja wypiję, szefie. Będziesz to pił? No, będę. Dobra, więc tak, moi tutaj pracownicy, słuchajcie, bo ogólnie widzę, że jest dramat, jest po prostu, kurwa, tragedia. No nikt, kurwa, nie pracuje w tej firmie. Kto na kogo doniesie tutaj, dostanie nagrodę? Kto się najbardziej... No. Ja chciałbym do biura przyjść, w wolnej chwili donieść. Tak? Dobrze, nie ma problemu, zajmę się wszystkimi donosami, rozpatrzę je i oczywiście zwolnię osobę, która jest najmniej kompetentna w tej firmie. W takim razie zajmijcie się pracą w końcu i przestańcie się opierdalać. Dziękuję. Dobrze, szefie, a mogę kitko donieść? Szefie, ale chyba kradnie, źle mu z oczu patrzy. Bez kitu. No, co? Kradnie. Jak to kradnie? Dobra, ja to muszę... Do roboty, kurwa, do roboty, bo się opierdalacie wszyscy! To szefie, co jestem za tobą, co ty tutaj ten? To szefie, co szefie? Dobra. Czemu? A co? Co, opierdala się? Lawek podpalił kosz. Kiedy? Co? Nie, dobra, nie. Chwila, dobra, no, dobra, to muszę was... My wiemy. Dobra, chwilę, chodźcie tutaj do środka. Co się stało, Lawek? Czemu na ciebie oskarżenia są? Tak, zapraszam. Do biura. Nie są oskarżenia? Tak. Oskarżenia. No zaraz, kurwa, przepierdolimy, to trzeba jakoś wypierdolić. Co ty debil, kurwa, to robi? No i chuj. Nie no. Nie, kurwa, wy nic nie robicie w tej firmie, ja pierdolę. Ja przestałem taski robić, żeby oni zaczęli tylko... Nie zrobiłem... No. Ej, dobra, nie robiłem ani jednego taska teraz. Czekajcie, zanim kogoś zaczniecie wyzywać, sytuacja jest taka, że są ustawienia lobby po prostu. Jakie złe? Ja nie robiłem. Ale i tak was jebać. Już wam tłumaczę. Złe ustawienia tasków są takie, że jest aktywność poprzez wyrzucanie śmieci. Jak śmiecicie, to po prostu to się liczy do obiboków, że nie da się biurze. Zrozumiałe. Ja też na jednego tasku. Ale grubo, no. Dobra, czyli teraz jest 0% mamy być, tak? Tak, 0% jest git wtedy. Dobra, to jeszcze raz, dam jego na lidera. Jakby dobra. Nie robimy reroll po prostu. To samo. Ale chyba jest niezmienione, czy zmieniliście to ustawienie? Zmieniliśmy. Wy nie widzicie zmian ustawienia, ale ja widzę. Dobra. Także to na spokojnie. Dobra, sejbiście. Nie witamy się, po prostu wiadomo, nie? Tak. Wracamy po prostu, wracamy do roboty. Wracamy. Nie było tej pauzy. Nie było. Było, nie było? Dobra, to Kamstara muszę dać znowu na asystenta. Jesteś menedżerem, no i klasa, tak ma być. Dobra, dzień dobry, gdzie jest Kamstar? Kamstar, zapraszam. Dzień dobry, szefie. Dobra, proszę. Dziękuję, szefie, witam ponownie w kolejnym dniu. Sprawą, co mieliśmy, szefie. Tak, no to zapraszam. Do roboty. Troi, na Discordzie ci słychać. Dobra, zapraszam. Co się stało? Ja zamknę tutaj drzwiczki. My z Lawkiem mamy pewien dokument, który chcielibyśmy panu... Zrobiliśmy małe dochodzenie odnośnie pracownika Martyna. Oho, no dobra, no słucham. Ja panu dam tutaj do kieszonki pewien dokument. Proszę sobie na to zerknąć. Dobrze. Rozumiem. W porządku. No o, i... Proszę, jest już. Oho. Na Discordzie. Trzeba o tym porozmawiać. No szefie, jeszcze chciałem powiedzieć, panie, to Lawek, wszystko tutaj jak najbardziej, Dobrze, no. To już te spotkanie spowodować. Trzeba wyrzucić z tego pokoju. Tego? Troi, możesz na chwilę wyjść. Wejdź. Dobra, ale... potem szefowi naskarżyć. Może wyjść. Troi, wyjdź! Muszę tutaj zająć się innymi sprawami. Szefie, to jest mega ważna sprawa. No. Generalnie z tego, co rozumiem, że tutaj zostały podesłane teczki na panią Martynę, ale tak naprawdę jestem imigrantem. Udaję imigranta, tylko ubieram spódniczkę. Tak naprawdę jestem tajnym agentem wywiadowczym po prostu z Europy Wschodniej. Co to następująco? Potrzebuję na dwa kolejne zebrania Europy L4 Wschodniej, mówisz?
Tak, że Europa Wschodnia, nie na pewno zachodnia. Nie, żartowałem. Tak, jest z Francji. Jakieś UK? Tak, jest z Francji. Dobra, no. Czego potrzebujesz w takim razie? Gratulikować. Czego potrzebujesz? Potrzebuję L4 na 2 kolejne spotkania. Muszę posiedzieć w tym biurze na kanapie w ciszy. Mogę tu siedzieć? W porządku, niech będzie. Dochodzenie. To my, AB, może omówimy tę sprawę, co? Wiadomo, dobra, jak to, wiadomo, czemu. On tutaj sobie usiądzie. O kurwa, co się tak... Dobra, bo tu trzeba... Ojajaj. Dobra, spoko, spróbam. Szefie, mam podejrzenie. Tak? Ja do biura. Ja wiem, to jest ten. No. Do wyjebania. To, to jest do wyjebania. Dobra, jeszcze raz. Martyniusz, to już drugie podejrzenia. No to są podejrzenia na zasadzie, że się klasowo pierdala. Gdzieś tutaj głaszcze koty, gdzieś tutaj... No dostałem informacje, zamyśki, dostałem. A Angela, to jakie masz tutaj informacje? No? Że Lawek kradnie. Ale osiedzi sobie spokojnie, nie wkurwiaj mnie teraz. Kradnie. Wychodzimy, koniec tego. Dugam. AB. No. Panie AB, czy można mi odwirusować komputer? Tak, już mogę. No. To ty masz asystenta, no nie? Mam asystenta. Kogo? Kamstara. No to ale już. Spokojnie, Diables. Pracuj, a może awansujesz kiedyś. Dobra, co się stało? Co to za wirus? Malowałam szefie laurkę i się zesrało. Szefie? Ja wiem, co się stało. O, no nieźle laurka, no, kurwa. Właśnie. Cztery kreski. Bo kreski... Kurwa, co to za kreski? Nie, idziemy spotkanie zwoływać. Mam już tego dość. Nie, to jest już drugi raz. Ja szefie, pierdolę. No. Mam dość tej roboty. Pierdolę, idziemy. Szefie, no. No nie szefie, co szefie? No łaskaw bądź, no. Co, i zawirusowali ci komputer jak robiłaś laurkę, tak? W trakcie? No aha, no jasne, no i co jeszcze? Jak głupio to brzmi, to tak było. Co znalazłeś? O kurwa, no i mamy co. Kto to podrzucił? Proszę się przyznać, to może nie wyrzucę. Szefie, ja mam pewien dokument, zapraszam. Aha, dobra. Tak? Szefie, na moim iPhone'ie 15 Pro Max 256 giga 5G, zrobiłem zdjęcie, proszę, daję tutaj... A nie 6G? Chujowo. Moi drodzy, widział ktoś Lawka, którego nie ma na spotkaniu? Szefie, aha. Martyna pracuje przy zawirusowanym komputerze. Ja nie mogę, no znowu. Ja... Dobra. Mamy problem. Proszę cię o ciszę. Mamy w firmie problem. Ponieważ Martyna, nie dość, że się opierdala, pracuje przy komputerze, który jest zawirusowany. Do tego narysowała mi cztery kreski, ja nie wiem, co to ma znaczyć, ja się trochę cykam. Tata chciała pewnie. No, zamiast pracować, to jeszcze kurwa pracuje przy zawirusowanym komputerze. Szczerze powiedziawszy, masz przepierdolone. Nie masz nic do powiedzenia. Awans dostaje? Ale dobrze, szefie, dobrze, szef to monoso. Dobrze, szefie. No, zajebiście, wracać do pracy. Tak, dobra. Dobrze. Bardzo ładnie. No i zapraszam do biura. Idę. Angelka, wejdź na chwilę, bo muszę z Trojem porozmawiać. Muszę z Trojem porozmawiać. Dobra, słucham. Dziękuję, Ginsuk, w ogóle, serduszko. Ta, on ogólnie odpoczywa, bo trochę choroba go wzięła. No bo ogólnie chodzi o niego, szefie. A co się z nim stało? No bo... śmierdzi od niego, no i ogólnie czarno to wszystko widzę z nim w robocie. A dobra, Troj, kurwa, weźcie za robotę, a nie to biednego Lawka, który siedzi w miejscu, tutaj oskarżasz. Ja widziałem, jak on z dyskietką popierdalał przy komputerze. Nie popierdala z dyskietką, bo siedzi, uspokój się, proszę wyjść. Dobra, zapraszam. Zapraszam. Rozmawiać tutaj. Tak? Na osobności, dobra. A ja potrzebuję. Dobra, nie ma problemu. Kurwa, z trzy dokumenty masz? No tak, no na wszystkich. Ugasiłem pożar, szefie, pozdrawiam. Dobra. Dobra, już podpisuję. Poczekaj chwilkę, bo muszę jeszcze podpisać tutaj. Okej. Okay. Nie ma problemu. Dobra, wszystko podpisane, proszę bardzo. Do roboty. Ten człowiek dobra. Też również musi wyjść. Nie, Lawek nie może wyjść. Lawek po prostu tutaj źle się czuje, uszy ma zablokowane, więc nie ma problemu. Nie zostanie, jak najbardziej. Dobra. Właśnie chodzi między innymi o niego. Mamy w firmie mafię. Oho, a co się stało? Trzyosobowa mafia. A kto? Dzień pierwszy. Byli od razu na dole, na obradach. Oho. To Evron, Znix i Lawek. Ta trójka coś knuje, plus teraz Evron. Zanim jeszcze wybuchł pożar, już krzyczał, że go słyszy i już zapierdala z gaśnicą. Do pokoju, gdzie ten pożar dopiero wybuchł.
Także radziłbym uważać tutaj. Dobrze, ale tak się składa, że dzięki donosom państwu zdobyłem informację o Martynie, która została wypierdolona, która okazała się obibokiem. Więc póki co nie będę słuchał pana tutaj. Odstęp? Tak, słyszałem o czymś takim, no. O, pączka masz! Bo masz, znalazłem dla ciebie jedzenie. Wow. Dobra. Wezmę ten. Tyłka dokumentów, analiza. Kurwa macie, ktoś zepsuł serwery. Ajajaj, co to za robota. Tam muszę serwery naprawiać. Ach, ktoś tutaj kurwa rozpierdala serwery. No weź obserwuj tutaj trochę, bo cię tutaj trochę zdegraduje. No, oczywiście. No masz jakieś informacje dla mnie w ogóle? Przydałeś? No to zapraszam. Jedna osoba powiedziała mi, że podobno Lawkowi ciemno z oczu patrzy, żeby na niego uważał. No przecież Lawek stoi tutaj dosłownie od dwóch spotkań. Okej. Okay. On po prostu ma zatkane uszy, on jest chory po prostu. Że podobno ukradł myszkę, ale nie wiem, czy to prawda. Okej, miałem już podejrzenia tutaj na Evrona, ale no Evron sprzedał mi póki co jednego obiboka, więc póki co bym się wstrzymał z oskarżeniami. Ja też bym się, ale wiesz, mówię, bo to warto wiedzieć, że gdzieś tam dobrze. Właśnie patrzeć. Nie? Obserwujcie, ja sam teraz przejdę się tutaj na zwiad, bym zobaczył, jak to wygląda sytuacja. O, diable, pilnujesz? Pilnujesz? Tak? Dobrze, tak, pilnuj. Bardzo ładnie. Co tam? A, musisz oddać te dokumenty? Proszę. Raczej wziąć. Dobra, już jest odblokowane. Proszę cię bardzo. Co się stało, Angelo? Szefie. No, Angela nie lubi patrzeć w oczy. Mam skargę. Jaką skargę? Słucham. Podobno trolik kradnie myszki. Trolik kradnie myszki. Słyszałem, że Evron kradnie myszki i Lawek też kradnie myszki, a tutaj siedzi. Albo no bo Lawek to ma uwarunkowanie, ale tak naprawdę to... Oho. Mamy zdjęcia, Evron i trolik spiskują. Oho, dobra, idziemy sobie na spotkanie. Spiskują na dole w piwnicy. Mamy zdjęcia, mamy zdjęcia. Tak? Mamy zdjęcie zrobione. Dobra, no to możesz mi wysłać przy okazji. Zdjęcie, ja mam zdjęcie, jak Evron gasi pożar, bo prosił, żebym zrobiła. Kurwa, mam pudełko z kubkami. Komuś kubek? Świeży nowy kubek. Firmowe kubki, firmowe kubki. Aha. Kurwa, ktoś mi sobie dostał komputer właśnie, szefie. A, dobra. To przekonamy się. Dobra, wszyscy są na spotkaniu? Halo? Zdjęcie poszło. No, zdjęcie poszło? Zdjęcie na ogólny czat firmowy. Oho, no dobra, doszły mnie tutaj suchy, bardzo przykre suchy, że... O kurwa, no i pan Evron z trolikiem się opierdalają. Pan Evron? Halo? Szefie, przepraszam za spóźnienie. No, co to ma znaczyć? Utknęliśmy w windzie, szefie, waży 150 kg, winda jechała wolno. A to towarową, panie Evron, co? Towarową. No właśnie, towarową. Ale ogólnie chciałbym tylko zauważyć, że... Nie, mam... ja jedę towarową. Towarowa ma udźwig do 1,5 tony, ja ważę 1,5 tony, dlatego musiałem trzymać dwa kartony z helem. Panie, problem był taki, że widziałem, że przejechał pan bez żadnego kartonu, wjechał się pan do magazynu i wziął jakiś losowy karton, żeby było, że pan coś wziął. Dobra, przepraszam, po prostu byliśmy na dole. Chciałem jakoś... No właśnie. Przepraszam. Wszystko słyszałem. No i dobra, no i był pan z panem trolikiem. O czym państwo rozmawiali? Słucham. Zapraszam tutaj, panie Evron. Słucham. O czym rozmawialiście z trolikiem? Nie rozmawialiśmy, segregowaliśmy kartony na dole, szukając sprawozdań finansowych, ponieważ od nas kłamie, nasza szefie, firma... Kłamie, jak wytłumaczyć zdjęcie na czacie grupowym? Jakie? To sobie zdjęcie zrobione telefonem. No właśnie, zobacz. Zdjęcie zrobione na was. No niestety. Z tego wynika, że ewidentnie trzeba rozdzielić tutaj państwa. Ja, szefie, zrobiłam zdjęcie panu Evronowi. Szefie, jestem w stanie udowodnić po tym, co ostatnio... Nie wiem, czy szef pamięta, a szef pamięta dokument. Jestem w stanie udowodnić swoją wartość, jak mi szef da jeden dzień. Jeden dzień. Tak. Dobrze, nie ma problemu. W takim razie możesz tutaj zostać, ale za to... zaraz, kurwa, gdzie on jest? Pozbędziemy się trolika. Oho. Oj. O nie. O, był jeden. No niestety, był dobry. Do roboty! Szefie, panie Evronie, nie mogę prosić na rozmowę? Szefie, czy mogę coś ten? To co ten? No, bo dosłownie przed naszym spotkaniem byłam w kafeterii i posprzątałam tam i mam nawet zdjęcie na dowód, więc jeżeli znowu będzie syf, to nie dlatego, że tam nie posprzątałam, tylko dlatego, że pracownicy nie szanują naszych publicznych rzeczy i zapierdalam jak dobrze. Mogę. Dobrze, do roboty.
Dobrze, szefie? Dziękuję. Tak? Mamy stanowisko obok pana Evrona i ma zawirusowany komputer. I co, i nic z tym nie robi? Szefie, już L4 zdejmuje. Dobra, zajebiście. Tak mi się wydaje. Dobra, to podejdźmy do jego komputera, poczekajmy tam na Evrona. Dobrze. Mogło to zostać, wie pan, przed chwilką, tak? Dobra, tej firmy prawie wyleciałem, jak to jest, że donoszę szefowi. Ja mam dwie informacje, że ty podobno jesteś z Evron, ale ja cię broniłem, szefa. I musimy, wiesz, teraz ja wiem, kto, ja wiem, kto na mnie donósł. To? Wiem, że to był Troy z Nix. No właśnie, nie. Co? To była Martyna, słuchaj. Że kradłeś jej myszki, takie rzeczy. Ja mówię, na pewno Evron? Tak! Wszystko słyszałem! Popchać cię, Łukasz. Szefie. Byłem tu obok, ja? Wszystko słyszałem! Ale bardzo dobrze, bo ja szefowi też chciałem to powiedzieć. No słucham, jak słucham. Szefie, że donoszą na mnie osoby, które szkodzą tej firmie. Proszę zobaczyć, ja rozmawiam, a produktywność cały czas nam kurwa spada. Panie szefie! No to dlaczego nic nie robisz? Panie szefie, no, no. Ja nie wiem, ale posłuchałem i to Evron. Tak? Można zdezwirusować wirusowa. Jak się tak broni, to jest on. Wyrzucę to, ale ja się nie bronię, ja po prostu jestem... Dobra, gdzie masz komputer? Bo słyszałem, że ty masz kurwa cały czas zawirusowany komputer i nic nie robisz. Ja? Ja? No? Nie mam zawirusowanego. Pokaż. Jeżeli ktoś doniósł... Tu? Właśnie nasza firma... No i co? Jest, no i a jest to teraz wirus. Był zawirusowany. Szefie, przed spotkaniem nie miałem zawirusowanego, jakbym mógł, szef. Bo ja ci, Evron, ufam, wiesz. Co się stało? Co się stało? Finanse nam spadają, słuchaj. Po komputera tutaj! Oho! Ewidentnie... Co to za kluczyki? I co tam Troy ewidentnie się fokusuje. Dobra, dobra, chciałbym tylko zauważyć, że produkt... Dobra, tak, już nie robi. Gdzie? W którym miejscu? A, tam, dobra. Odwirusuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Hasło to chuj. Dobra, więc tak, ogólnie kwestia jest taka, że do roboty. Jasne. Proszę bardzo. Dobra. Dobra, jasne. Do roboty, bo tracimy czas. Powiem ci, że wszystko kradą. Myszkę ukradł, ja już jestem na tropie. No właśnie, nie masz myszki, nie mogę cię odblokować. A właśnie, faktycznie. Weź sobie myszkę. Czekaj, powiedz na jakąś pożyczę. Ale rozumiecie, że ujebali mi całe biurko, mi ujebali kurwa karmą dla... A wy co robicie? Czemu wy nie pracujecie? No ja idę nakarmić kota. Aha. Słyszałeś to, Łukasz? Podejrzane. No kurwa, strasznie podejrzane. Trochę mi się to nie podoba. Podpisać dokument? Tak, mogę. Proszę. Proszę. Dziękuję ślicznie. Witam. Jakieś donosiki? Oho, ktoś zepsuł te serwery. Diables, dobrze, że jesteś na swoim stanowisku. Kaosar, ostatnio powiem ci, że coś ci nie idzie to asystowanie moje, mi, no, tutaj słuchaj, w tym biurze. Dochodzę już trzeciego impostora szukam. No, ale przecież wyrzuciliśmy tylko jednego. No tak, ale mam już dwie osoby na oku, słuchaj, ja tutaj... Jakie? Wiesz, jest, ja tropię, no właśnie Evron tutaj nie pasuje mi. Mm-hmm. I co poza Evronem? Naprawdę? To może szef teraz pójdzie do komputera i zobaczy maila, bo właśnie w tym momencie wysłałem sprawozdanie sprzedaży w naszej firmie. Nie sprawdzam. Nie pasuje, pewnie tak, proszę zobaczyć. Ale to słuchaj. Ale. Dopiero jesteśmy na tropie, ale wiesz, proszę, na jakimś proszę, strzałam szefie, jakąś osobę. Maile proszę. Od Evron. Sprawozdanie sprzedaży w tym momencie wysłane i ja przez ścianę wysyłam sprawozdanie sprzedaży. Słyszę, że ja nie pasuję w tej firmie, tak? No właśnie, no, to jest to... Ja bym się dał oskurować za tą korporację. Naprawdę, idę dalej no, tragedia. Pewnie będę, dobra. Pewnie będę dalej słyszał o sobie plotki. Jest to przykre. Ajajaj, Kamstar, weź się za robotę, w końcu nie oskarżasz tutaj... Robię. Tutaj pana robię, Evrona, szefie, który robię. Ewidentnie tutaj próbuje pracować. No ale ja dostaję donosy cały czas, no słuchaj, Martyna mi donosi na Evrona, dwie inne osoby, no, ale Martyna ja była zła, no co ty tutaj bierzesz pod uwagę Martynę, która była zła? No co tam? No tak, u Evrona to znalazłeś, słyszałem to, no. No właśnie i każdy z tym przychodzi, ja także ja weryfikuję. Zatrzymałem ziemniaczka w piwnicy. O, dobrze, bo to ziemniak. Dobrze, czyli zatrzymałeś go tam? Tak. Dobra, no to do roboty. Ogólnie Labek przyjdzie powiedzieć, że to ja, bo zamknąłem go w piwnicy. Mhm. Dobra, trzeba jakieś spotkanie. O kurwa, proszę to ugasić! Nie, Łukasz podpalił świetnik przy mnie. Tak? Prawda. Dobra, to idziemy zgłosić. Szefie, jeszcze jedna ważna rzecz. Tak? Pan Troy zamknął pana ziemniaczka na dole. Tak, słyszałem, bardzo dobrze zrobił. No generalnie robię jakieś dziwne rzeczy, szefie. Możesz już tam... Dobra, możesz pójść i go odblokować. Już go odblokowałam. A, dobrze.
Bo patrzę, co się dzieje, panie Diables? Panie szefie, mam dowód zbrodni. Tak? Piwo? Widzi pan to piwo? Tak, no widzę. Widzi pan szminkę na tym tym? Oho. I że niby kto to zrobił? Jaki ma kolor? Ooooo. Niebezpiecznie. Jaki ma kolor ta szminka? Czerwony. Czerwony. A która osoba w tym biurze nosi czerwoną szminkę? Amfer? Nie będę panu spadł. Cześć, co? Czerwony kolor krawatu. Oho. Amfer? Ja? Dobra, dobra, bo ogólnie powiem tak, proszę usiąść, asystent stój tutaj. Kwestia jest taka, że ogólnie produktywność nam się spierdala na łeb, na szyję, mimo tego, że wyrzuciłem osobę złą. Problem jest taki, że się troszkę opierdalacie ostatnio. Chciałbym, żeby tutaj produktywność zaczęła wzrastać i ogólnie bardzo dużo podejrzeń dostałem na właśnie pana Evrona. Z jednej strony słyszę od mojego asystenta, jak rozmawia sobie z Evronem i tak sobie rozmawiałem, jest ale fajnie. Panie szefie, a potem dostaję nagle dostaję informację od Kamstara, że to jest Evron. Więc ogólnie Kamstar trochę leci w kuja. Dobra. Szefie, chciałbym dodać wartość dodaną do rozmowy. Dostajesz wyjebany z bycia asystentem. Szefie, Diable, zostajesz nowym asystentem. O, Diablesiku, bardzo dziękuję. Możesz rozmawiać z Lakonem. Panie Ebi, ja mógłbym na małą rozmowę po spotkaniu. Jasne, że tak. Dobrze. W takim razie proszę się wziąć do roboty. Tak? Mamy 7 zwolnień. No niech pan wybierze kogoś. Tak? No. Kurwa. Nie. Pan wybierze lepiej, tylko ja muszę coś dodać, panie Ebi. Nie, dobra, jeszcze nie wyrzucę. Zakończamy spotkanie. Ja tam widzę z tyłu takie kurcze problemy. Starku, idziemy na kilka. Oho, słyszałem. Panie Ebi. Wyjdź, Junior. Słyszałem, jak Troy mówi do Kamstara. Słuchaj, musimy przejść na maile, ponieważ ściany mają uszy i słyszą, że spiskujemy. Troy do Kamstara. Proponuję pójść do komputera Kamstara i zobaczyć, czy on tam czasem nie ma jakiejś korespondencji z Trojem. Wejdźmy po prostu i zobaczmy maile, co? Dobrze, nie ma problemu. Już. Chodźmy, tak? Znajdźmy propozycję. Tak? Mam propozycję. Chwilę. Jeszcze teraz zwoła zebranie i już mówię na zebranie, co zrobimy. Dobra. Ale chodźmy. Najpierw załatwię sprawę z Evronem i potem zwołam spotkanie. Tylko chwila, gdzie on siedzi? O, proszę. Okej, aha, proszę. Chwila. Oho, podpalony świetnik! Halo? Gdzie jest? To zaraz, ktoś zrobi. Ale widać ewidentnie, że nie ja. Mamy. Zawirusowany komputer. Proszę bardzo. Nawet nie wierzę. A, no właśnie, ale on dalej nie ma myszki. On w ogóle nic nie robi. Nieraz zwołujemy spotkanie. Nic nie robi. On dalej nie ma myszki. Dobrze, witam. Dzień dobry, panie asystencie. Bardzo dobrze pan wygląda dzisiaj. Dobrze. Dobra. Dobra. Patrz, jaki mam pomysł. Mam jaki pomysł. Patrz, jaki rozegramy. Patrz, w szachy z nim zagramy. Patrz, teraz. Ale ja już mam pomysł, kogo wypierdalam. A to zanim wypierdolisz, to tylko powiedzieć, że do reszty. Jestem za tobą, to pilne. Co? Anfer w tym momencie z twojego biura wziął myszkę twoją i wyrzucił do kosza. W twoim biurze, można i to sprawdzić. Ja mam sprawę. Dobra, za chwilkę, muszę... Ja bym też chciał poruszyć coś na forum publicznym. Dobrze, zacznijmy w takim... Zacznijmy od Angelki, w takim razie zapraszam. A no chyba, że chcesz na wszystkich, no słucham. Wzięłam go na bok. I powiedział mi, że ma kredyt i nie może kupować fałdolty. Tak, szefie, dokładnie. Abym asystentem to było nie spierdolę. Skąd wie, że nie ma fałdolców, skoro jego komputer jest zawirusowany? No właśnie, to prawda. Kamstar, od 3 dni dosłownie nie masz myszki. I dalej masz zawirusowany komputer. No właśnie, nie masz myszki. No nie, no Kamstar. Jest myszka, szefie, Kamstar. Kamstar. Obiecuję, jest tam szefie, możemy zobaczyć, jest tam szefie. A teraz... No kurwa, mać! Sprawdźmy te maile, szefie. Ale na chuj... Na chuj mamy sprawdzać te maile, skoro... Co tam? Możemy porozmawiać? No słucham. To zapraszam. Ale bez pana z Nixa! Tu chyba myszka leży, a coś powiedziałem wcześniej. Tu myszka leży w koszu, a coś powiedziałem wcześniej. No słyszałem o tym donosie, no co tam?
Ja mam takie info, ponieważ wcześniej gadałem z panem Trojem. Pan Troj zachęcał mnie do jedzenia kociej karmy. No ale okej, zignorowałem to, no bo jeden żart, prawda? Potem byłem na dół, po boksy zjechałem. Otwiera się winda, a pan Troj wjeżdża bez niczego na dół. Ja to tak tylko zostawię, nie? Żart, wjeżdża niczego. Bez... Okej. Okay. Po prostu sobie jedzie na dół. No tam, co się dzieje teraz? No właśnie, kurwa, nie chcę. Dobra, no to dawaj teraz. Dawaj teraz, no bo się wkurwiłem na Kamstara, bo nic nie robi dosłownie od 3 dni. No, ja rozumiem, ale no to oznacza, że i mają naprawdę dobry pomysł. Droj, wyjdź! Poproszę. Dobra. Wystarczy ich na IQ porobić. Dobra, dobra, no to dawaj. No to wystarczy spotkania, że mają oni wziąć sobie karteczki i na tej tablicy zawiesić imię osoby, która powinna wylecieć. O, dobra, zajebisty pomysł, robimy to. A i Felipe jest do wyjebania, pierwszego. A, okej, okej. Nie, to są oszczędstwa! A jeszcze się śmieje. Ja wiesz, co ja ci zrobiłem? Urodziłeś się. Oho. Nie będziemy za każdym razem odczerywał ruchy i to wypominawać. Nie, bo mamy bardzo dobry pomysł z panem Diablesem. Znaczy pan Diablesak dokładnie ma bardzo dobry pomysł. Czy już są tutaj wszyscy, czy kogoś brakuje? Nie widzę pana Evrona, który ewidentnie się znowu opierdala. No to nie ma. Pan sprawdził. A gdzie Lawciu? Nie ma Lawcia. Nie ma Lawka, nie ma Evrona. No co to się stało? Ja właśnie wołałem Lawka, bo tam się Który to już raz? Który to już raz? Nie, szefie, spóźnia się pan na spotkanie. Kończyłem maila ze sprawozdaniem, panie Ibi. Pan zobaczy, że mam pan maila dosłownie z tej chwili. Chciałem go dokończyć. A gdzie Lawek? Lawek? A, Lawka zacięło coś. Ktoś ma znowu laga mózgu. No Lawek się strasznie opierdala, ale ogólnie kwestia jest taka. Zaraz, chwilę. Potrzebuję tutaj najpierw coś powiedzieć. Otóż pan Diables podsunął mi bardzo dobry pomysł. W tym momencie, po spotkaniu, bierzecie wszyscy karteczki, drukujecie imię osoby, która powinna wylecieć i proszę przypiąć ją na tablicę tutaj z tyłu. I będziemy wtedy wybierać osobę, która tutaj ewidentnie jest oskarżana przez największą ilość osób i najbardziej wszystkich wkurwia. W takim razie, co pan Ziemniak miał do powiedzenia? Dobra. Już muszę to powiedzieć. Czekaj. Jeszcze Felipeza wyjeb. A, no to za chwilkę. Zaciągnął mnie do windy. Ja też uważam, że Troj. Chodźmy, kochani. Ze mną na dole. Ale Troj, mam wrażenie, że tak ogólnie to ma jakieś problemy. Chodźmy, kochani, tak głosujmy na Troja, zapraszam. Bo potem zamkną mnie w piwnicy na 3 dni i więzi bez jedzenia, bez picia. Rozumiesz to? Czuję się... Rozumiem. Do widzenia. Muszę usiąść, przepraszam. Na roboty. Proszę... Troj, co ja powiedziałem? Karta odwrócenia, szefie. Jakby ktoś chciał mnie wywalić, wypierdalamy go. Troj, do roboty. Tak jest. Masz przynieść kartkę z osobą, którą mamy wypierdolić i przyczepić tutaj na ten. Dobra, czekamy w takim razie. Lawek? Lawek dalej w swoim świecie. Szybciutko, proszę się nie opierdalać, proszę drukować. Już drukujemy. Dobrze, Nix. Mamy. Przypiąłem, szefie. Dobrze. Szybko, nie mamy czasu, co to za rozrzucane papiery? No proszę brać papier wasz i proszę, to zapraszam. Dobrze. Halo kurwa, co to ma znaczyć? Zauważyłem, że ziemniak... Ale to nie chodziło, ale chodziło o tamtą w środku. Nie tu, tam z tyłu. W środku. Kto ogarnął, szefie, kto ogarnął? No właśnie, widać, kto tu się w ogóle nie nadaje. Łukaszku, bo to anonimowo miało być. Kartkę Łukaszka to... Nie, Łukasz. A to się nakładają na siebie? Nakładają się. Dobra, to będziemy zdejmować. Tak, bo tu można zdejmować. Ale to jest ewidentna tendencja, szefie, jest tendencja. Młoda to Łukaszek. Kartka Łukaszka, proszę szefie, zobaczy! Troj trzyma kartkę z trzema imionami, no kurwa debil!
No ja pierdolę. No kurwa, debil. Co ty powiedz mi robisz, kurwa? Dobra, w takim razie... Ziemniaczek Evron, no debil. Dobra, proszę to zawiesić, liczymy głosy. Tak, widać, że jaka jest. Dobra, w takim razie tak. Mamy jeden głos Felipe... Dobra, kurwa, cisza, zrozumiecie? Liczymy głosy. W takim razie, jeden głos na Felipezę na ziemi. Jeden głos na Angelę, bo jest pierwsza. Drugi głos na Troja. Trzeci głos na Troja. Czwarty głos na Troja. Ale Troj dokłada tam do samą... Dobra. Ewidentnie z tego, co tutaj widzę... Pięć kartek. Najwięcej głosów i tak jest na Troja. Na drugie miejsce Felipeza. Łatwo. Angelę wyjebrze. Kurwa mać. Świetna decyzja. Bardzo świetna decyzja. I tak uważam, że było warto. Do roboty. Dobra, Felipeza wyjebiemy teraz. Ej, wysłucham. Ja prosiłem cię o podpisy dwukrotnie. Kurwa mać. Gaśnica. Co wy odpierdalacie? Usuń z tej firmy. Przestań. Będzie z tobą jechać. Mm-hmm. Zostaw mnie, nie nękaj mnie. No nękasz, co ty prowokujesz tutaj ludzi w firmie? Felipeza. Szefie, bo oni mają spisek przeciwko mnie, a ja uzupełniam właśnie drukarkę papieru, żeby się mogli drukować kartki. Mhm, dobra, do roboty. Fantastycznie. Staram się jak mogę, szefie. Do roboty! W firmie, a oni mnie ciągle do roboty, bo przegrywamy! Przegrywamy, rozumiesz? Szefie, masz jakieś informacje? Ktoś mi wirusa dał. Ja? Tak. Felipeza. No dobra, no to zaraz go wyjebiemy. Można by było prosić o odwirusowanie. Dobra, jasne. Szef chuj, powtarzam. Aha, no i mamy go. Felipeza, powiedział, że szef chuj. Dziękuję bardzo. Ktoś ma jeszcze zawirusowany komputer? Cię opierdala? Ja zobaczę. Czy ktoś mi nie zajebał? Czego zapraszam tutaj? O, nikt mi niczego nie zajebał, co to całkiem miłe. Dobrze. Jasne. Co się dzieje? Pomocy! Co się dzieje? Pomocy, szefie! Cholera! On tu był, już go tu nie ma. Co się zostało? Czemu to jest karton poza Felipeza ziemią? Felipeza był, leżał na ziemi dosłownie i mówi, że duch windowy go dopadł. Sypło go. Co się stało? Ktoś mi coś wysyłał? A zajebali mi myszkę, no tak. Dzień dobry, szefie, dostałem tylko dokumenty. Dobrze. Bardzo. Wyjebali tę myszkę, no. Też ci zajebali myszkę? No, do roboty. Ja mówię, tam, no idę. Dobrze. Panie AB, nowe sprawozdanie podatkowe i widziałem, na mailu. Widziałem. Widział pan AB, szef, tak? Niech pan zgadnie, gdzie jest Felipeza. Szefie? Gdzie? No, nie. Pewnie pod ziemią. Nie. Bo ktoś kogoś zamknął w toalecie, szefie. Ktoś kogoś w toalecie. Ja nie mogę. No, nie pozgadnie. Felipeza, czemu tam siedziałeś? Zamknęli mnie w kiblu, szefie. Jak to się zamknęli? No uzupełniałem papier, wjechałem z windą i potem mnie zamknęli w kiblu. Nie no Felipeza, ewidentnie kurwa, chcesz wylecieć, do roboty się weź, bo ja widzę... Idę na fajkę kurwa, idę na fajkę. No i proszę. Szefie, do biura to pilne potrzeby. Dobra. Tak, już podpisuję. Proszę bardzo. Okej. Dziękuję. Czy tu masz tak? Kamerę, daję ci... Dobra, mam daję kamerę, wam no? Tu w tym momencie, tutaj, materiał dowodowy na kamerze. Okay. Wysyłam wam w tym momencie. Dobra, poproszę. Wysyłam wam obydwu, prowadziłem dochodzenie przez ostatnie 3 rundy. Robicie? Dobra, tylko mam jeden problem w tym wszystkim. Troj już kurwa wyleciał! Aha. I co w związku z tym? Troj jest osobą, która... Ale Troja już tu nie ma!
Mam donosik. A. Dobra, bez sensu. Szefie, wiem jak wyjebał już 17 browara, sam się do tego przyznał. Ja pierdolę. Co? Na asystenta zasługuje Lawek. Co powiedzieć? No dobrze, ale Troy już nie żyje od dwóch ruchów. Tak, ale to jest od dwóch dni w naszej firmie. Szef, jak ktoś mi znowu komputer zawirusował. Lawek na asystenta, Lawek. Pomocy. Dole. Nie wytrzymam. No to się dzieje. Dobra, zaraz wyjebiemy Felipeza. Dobra, już go wyjebiemy za chwilkę. Pomocy. Dobra. To musiał zrobić ktoś, kogo nie było z nami w biurze. Felipeza, idziemy wyjebać. On nawet chodzi i pali, no nawet się nie przyjmuje. No. Bo mówi, że i tak wodę palił. Dobry. Witam. Dziś wyrzekły me imię. Dzień dobry. Dzień dobry. O, panie. Niech ktoś naprawi. To ty, pięknie, 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 że umiecie śpiewać. Szkoda, że nie umiecie pracować. Nie ma. Cieszymy się. Dobra. Czy ktoś jeszcze tutaj przyjdzie, czy to już są wszyscy? Chyba nie wszyscy. O, teraz wszyscy. Dobra. Felipeza, wejdź tutaj. Słucham, czemu postanowiłeś nic nie robić? Opierdalać się, chodzić z papierosem. I stwierdziłem, że skoro i tak jest tutaj pewne ugrupowanie, które chcemy się pozbyć z tej firmy. Ale ty dosłownie. Ale ty dosłownie, Felipe, zacząłeś mnie obrażać. Szefie, ja to tu tylko zostawię. Ja tylko. Kurwa mać! Dobra, dobra, Diables. Diables, okazuje się, że asystentem nie możesz być. O. Szefie, to pilne. No to szefie, teraz proponuję sobie nieskromnie Lawka na asystenta. Dobrze, szefie, ja się zgadzam, Lawek. Panie Evron. Witam. Jak Lawek dostanie asystenta za to, że nic nie robił, kurwa, to jest śmiech na sali. Chciałbym coś nie, no właśnie robił. Ty nawet nie wiesz, ile robił. Nawet nie wiesz, panie Diables, nawet nie. No i witam serdecznie. Kogo trzeba tutaj dojechać? No dobra, no zabijemy się za chwilę. Kogo dojechać? Szefie. Dobra, do temu asystenteczku musi nam obejść dzisiaj tak trochę... On jest wolny. No jednak wczoraj... Takie trochę. A kto uważa, że powinien być w takim razie? Moim zdaniem powinien asystentem zać Łukaszek. Tak? No dobra, w sumie tak, pracuję, rzeczywiście. Szefie, szefie, bo to pilne. Tak? Już drugi raz przyłapuję Anfera, kiedy robię jakiegoś pranka. Wcześniej wyrzucił tobie myszkę, a teraz galaret podał, no. To ja pierdolę. Dobrze, dobrze, pomyślał o tym, ale idź do pracy. No idę, idę. Dzień dobry, Łukaszek. Mega zabawne. Tylko muszę znaleźć jeszcze Lawka. Łukaszek, bardzo dobrze się sprawowałeś. Zapraszam do mojego biura. Ała, dostałam z drzwi. Jest Lawek. Gdzie jest Lawka? Lawek! O, dobra, muszę ci zdjąć tego asystenta. Tak, no. Szefie! Lawek, chwilę. Długa kadencja, nie myślałaś o tym, żeby kandydować. Nie, nie wiem, jak korzysta z komputera bez myszki, szefie! Aha, dobra, zaraz to ogarniemy. Witam, Łukaszek. Tak się składa, że zostajesz nowym asystentem. Bardzo się do tego nadajesz. Byłeś bardzo dobrym pracownikiem. Widziałem cię, tyle podpisałem ci tutaj rzeczy, że musisz zostać tutaj nowym asystentem i poprowadzić bardzo to mi miło. Biuro. Będę pracował tyle, ile sił w moich kołach. Dobrze, do roboty w takim razie. Na to ugasić. Halo, halo! Pali się! Halo! Pali się. Wiesz ile sprawozdań dla szefa wysłałem, ja bym za tą firmę kurwa życie oddał. Wysyłaj mail z podpierdalaniem, to nie maile ten. Maile z podpierdalaniem? To są sprawozdania finansowe. Szefie, mógłbym prosić o odwirusowanie komputera. Tak, nie ma problemu, gdzie jest komputer? O, to proszę, tutaj. Serwery wyłączone. O nie, serwery wyłączone, ale był zawirusowany. Coś wyłączy. O, super, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Ile ty masz włączonego tego wszystkiego? Co jest z tymi serwerami? Do drukowania miałem otwarte. Co jest z tymi serwerami? Trzeba jeszcze, wiesz. Halo! Czy jebać Evrona, czy jebać Ebiego? Kurwa. Martyna, co to kurwa ma być? Co to za spisek, że ty zamydlałaś to serwerownie? Słyszałem to, słyszałem. Aha. 2-1-1-5 lamusy. 2-1-1-5 tam by nawet się nie chcieli lamusie. Dobra, jak się będziecie tak opierdalać, to co zrobicie?
Ale pod kurwa, gdzie jest biurko ziemniaka? No, no to dawaj, robić questy, a nie zadać zadania. Co to jest JE? Co to ma znaczyć? No, no zgadnij, no myślisz, że twój ego to ci mówi, że to ty? No to nieźle, kurczę, ego ci wyjebało. Nie, właśnie się zastanawiam. Nie, tylko do biura patrz, są tutaj zamknięte. Ej, szefie, właśnie, o, dobra, dobra, mam laurkę dla ciebie. Szefie, szefie. Tak, ja też mam. Mam zapraszam. Mam dla dobrze. Tak. To jest ogromne prawdopodobieństwo, że to jest Junior. Ogromne tak? prawdopodobieństwo. Podczas gdy pan wyszedł, usiadł do komputera, może jeszcze to jest nawet otwarte, tak. Maniakalnie drukował. Aha. No dobrze. Ten obraz. Problem jest taki, że pan Junior ma pewne problemy i ogólnie lubi korzystać z komputerów innych osób. Ale rzeczywiście przemyślę to i zastanowię się nad wypierdoleniem Juniora z naszej firmy. Ale bicie, bicie innych osób w piwnicy, na przykład mnie czy pana ziemniaka, no to jest kurwa obrzydliwe. Aż to robił? No oczywiście. O kurwa, no to rzeczywiście trochę przypał. Tak? Co się stało? Szefie! Junior mnie zamknął w toalecie. Szefie, tablica informacyjna, proszę. Dobrze. Junior mnie zamknął w toalecie. Diables, co ty robisz? Nawet i świadkiem. Odpowiadam na flaszkę. Aha, czemu na moim szefie komputerze? Co tam? Bo mój jest zamknięty pokój. Junior mnie zamknął w toalecie. Szefie, nawet tablica i ogłoszeń to pilne. Tablica ogłoszeń to pilne. Dobra, zaraz się tym zajmę. Dobra, co to się stało? Przychodzi do baru facet, który zamyka innych w kiblu. Każe mówić do siebie daddy, a barman do niego co podać, Diables. Mocne. No mocne, mocne. A idę zgłosić spotkanie. Kurwa, zamknięte wszystko, lockdown. No, nie ma łatwo. Szefie, ja bym chciał zgłosić. Kurwa, szefie, do pisania był dokument. Buduje całą firmę, trzeba ją wyjebać. Nie no, Junior, ja przeszedłem bardzo dużo podejrzeń na ciebie. Nie mogę teraz poważnie, ona nic kurwa nie robi. Ale czemu... Dobra. Tak więc... Czemu, Junior, zamknąłeś Angelę w kiblu? To tak twierdzi. Twierdzi tak, o... oskarżona tutaj, raczej oskarżająca ciebie tutaj. O, przyszła. Dobrze, dobrze, słucham. Co się stało? Co się stało, że... Junior mnie zamknął w toalecie, nawet był świadkiem, że to zrobił. Ale dlaczego? Dlaczego byłaś w kiblu? Ale wiarygodnym świadkiem, bo ty mnie oskarżasz. Dlaczego byłaś w kiblu? Szyka i kubka? Mhm. Przecież ty co chwila chodzisz do tego kibla, ty nic innego w tej firmie nie robisz, bo mam okres przy głupie? Ty. Przydadzą mi się wakacje. Ciekawe, ale ja słyszałem jeszcze inne oskarżenia, że podobno tak? Tutaj w piwnicy dzieją się bardzo dziwne rzeczy z pana strony. Junior jest szefie tak. Obibokiem. Lawek jest świadkiem, że zamknął mnie w toalecie. Tak, Lawek jest świadkiem? Zgadza się? Ja nie jestem konfiturą, ale... A dziwne, faktycznie podszedłem... No, poczekajcie. Podchodzę do kibla, chcę się wystrzeć, mówię pum pum. Ja mówię, kto tam? A Angela krzyczy hipopotam. No i faktycznie no była zamknięta. To specjalnie zrobiła. Mhm, ale bo... Teraz mnie tutaj. A tylko właśnie wydaje mi się, że może być tak, że Angela w sumie wzięła te klucze i zamknęła się sama w kiblu i teraz rzuca na Juniora. Ale ja nie mam żadnych kluczy. Ale może mogła ukraść. I ma tylko woźny. Ale ja można ukraść z biura. Junior ma klucze w 100%. Można ukraść z biura? No można. Ja to nawet nie... Zostały zabrane przez pana Juniora podczas gdy wychodził z biura. To jest kłamstwo. Kolejny jest macie argument na Juniora, szefie. Ajajaj. Pan Łukaszek próbuje się podpinać, dlatego że to ja napisałem jutę wszędzie i wydrukowałem ja... Problem jest taki, że za każdym razem, jak was słucham, to wylatuje dobra osoba. Bardzo mi się to nie podoba. Junior mówi, że jebanie Disa zwiększa penisa. Powinien wylecieć. Słuchaj, skoro tak lubisz, nie wnikam, ale podczas okresu chyba nie. Dobra, dostałem też oskarżenia na twoją stronę. Dobra, Angela, słuchaj. Kwestia jest też taka, że zostałaś tutaj oskarżona o to, że się opierdalasz i nie pracujesz w ogóle w tej firmie. Ja cały czas napierdalam. No, rury zatykasz. Co za głosuj? Ale macie przekurwione. No kurwa mać! Ale szefie, ja ci mówię, kto jest. Ja pierdolę. Ja cię kiedyś okłamałem. Powiedz. Co wy odkurwiacie? Nie da się z wami. Na początku firmy z tobą jestem, pomagam ci, robię dla ciebie wszystko, kurwa. A ty mnie tak traktujesz? A, nie, przecież nie wyrzuciłem, o co ci chodzi. Ja ci mówię, że to Angela. No, kurwa mać. Martyna, coś widzisz w tej firmie w ogóle?
No ja jedyne co widzę to to, że Diables robi wszystko, żeby pana wypierdolić, ale no Junior, no, kto zamykał wszystkich? No ja łaziłam teraz przez 5 minut, ja otwierałam każde możliwe drzwi, bo ciągle ktoś kogoś zamykał. Ach, ja pierdolę, tragedia jest w tej burze. I zebranie, bo zaraz nam pójdzie. No. Jeszcze nie mogę. Szef zamknie drzwi, bo oni już ten... Aha, dobra, ja już zwołuję, ja już zwołuję. Branko. Znowu jebujemy. Szefie, proszę. Trzeba w końcu... Proszę, kurwa. Dobra, posłucham cię, Łukaszek. Ty byłeś zawsze dobrym pracownikiem. Witam. Dobra, ogólnie tak. Ta sytuacja jest tragiczna. Zaraz to przepierdalamy. Wyrzuciłem zbyt dużo dobrych osób. Słucham się was i mi to nie wychodzi na dobre. Ale akurat Łukaszka bym posłuchał w tym wszystkim. Łukaszek zawsze dawał mi dobre rady. Łukaszek nigdy by przecież nie powiedział nic złego słowa. A nie ma Evrona, a nie jest Evron, dobra, nieważne. Nie jest, tematu. Jestem, dobrze. Szefie, jestem szefunciu. Więc jako, że posłucham tutaj Łukaszka, z firmy leci Junior. Kurwa mać! Łukaszek! Łukaszek! No. Gratuluję bycia chujowym szefem. Ja pier... Jesteś kurwa ja pierdolę. Ja ci przykładam, że ty tak odklejony, ja ci dwóch podałem na tacy. Ale kurwa, ja... Dwóch na tacy. Starałem się kurwa słuchać moich specjalistów. Ale to ci wyszło. Kurwa, no zjebałem się na ciebie. Wiedziałem, że to ty...